Jasnogórska Boga Rodzico, Panno Roztropna, Matko Czuwająca. Miesiąc listopad rozpoczęty uroczystością Wszystkich Świętych, później Dzień Zaduszny, Pamięć o Zmarłych i zbliżający się koniec roku liturgicznego jest dla wierzących czasem katechezy o ludzkim życiu, jego kruchości i przemijalności w tym ziemskim wymiarze, a jednocześnie o powołaniu człowieka do życia wiecznego, do świętości, do pełni szczęścia. A człowiek rzeczywiście pragnie szczęścia, szuka i goni za nim. Ale za jakim szczęściem? Jakżeż potrzeba nam mądrości, aby nie tylko zrozumieć, czym jest prawdziwe szczęście i odnaleźć drogę wiodącą do jego pełni, ale również, by na tej drodze wytrwać do końca, nie zagubić się, nie dać się zwieść, oszukać, omamić tylu podstępnym, łatwym formom pseudoszczęścia, które w rzeczywistości okazuje się pustką, beznadzieją i łatwo znika. Jakże potrzeba nam prawdziwej mądrości i roztropności, gdy każdego dnia stajemy do wyborów i opowiadamy się za wartościami lub pseudowartościami, za dobrem lub złem, za Bogiem i Jego nauką lub za potrzebami szatana złego. Słowo Boże raz po raz przypomina o prawdziwej mądrości, która ma swe źródło w Bogu, jest poznaniem Jego świętej woli i planów zbawienia, akceptowaniem ich i umiejętnością współpracy z Bogiem, aby się wypełniały w życiu osobistym, w narodzie, w świecie, w Kościele. Słowo Boże wzywa nas tak często do postawy czujności, dając za przykład przeciwstawienia wiernych i przewrotnych zarządców czy roztropnych i nieroztropnych panien. Czuwajcie. Tak często w tych dniach będzie powtarzane to wezwanie. Czuwanie to postawa człowieka mądrego i odważnego, roztropnego. To postawa stałego zjednoczenia z Panem, zjednoczenie z Nim w łasce Bożej. Czuwanie, nie bierność, ospałość i leniwe wyczekiwanie, ale zaangażowanie w miłość Boga i bliźniego. Maryjo, Tyś dla nas najlepszym wzorem czuwania. Pełna łaski ze zwiastowania i błogosławiona z nawiedzenia, karmiąca z Betlejem i zatrwożona z ucieczki do Egiptu, troskliwa Matko z nazaretańskiego domu i Kany Galilejskiej, bolesna u stóp krzyża i napełniona Duchem Świętym w Wieczerniku. I nadal czuwasz nad nami i z nami, w niebo wzięta i ukoronowana, nasza Matko. I od 70 lat wołamy tutaj, na Jasnej Górze, codziennie przed Tobą i razem z Tobą. Jestem, pamiętam, czuwam. Czuwaj, Matko, nad wspólnotą Kościoła, z Ojcem Świętym Franciszkiem, wszystkimi pasterzami, polskim episkopatem, z jego przewodniczącym, księdzem, z biskupem Stanisławem Gądeckim, i naszym metropolitą częstochowskim, arcybiskupem Wacławem Depo. Otaczaj opieką prezbiterów, diakonów, osoby konsekrowane, alumnów. Wypraszaj nowe powołania kapłańskie i zakonne, i misyjne. Powierzamy Ci, Maryjo, nasz pauliński zakon. Wszystkich ojców i braci przeżywających na Jasnej Górze pod przewodnictwem księdza profesora Pawła Bortkiewicza doroczne rekolekcje zakonne. Wypraszaj im dary Ducha Świętego. Oddajemy Ci i zawierzamy i bardzo gorąco modlimy się za ojczyznę i tych, którzy jej wiernie służą, za prezydenta Rzeczypospolitej, premiera, parlament, wszystkich, którzy tak bardzo pragną jej dobra, aby była naszą matką, naszym wspólnym domem, naszym wspólnym dobrem. Powierzamy wszystkich rodaków rozsianych po całym świecie, teraz łączących się z nami za pośrednictwem rozgłośni katolickich telewizji Trwam. Pozostajemy w szczególnej bliskości z parafią księży Salezjanów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, wspomożenia wiernych w Aleksandrowie Kujawskim, w diecezji włocławskiej,
przeżywającą radość Twojej, Maryjo, obecności w jasnogórskim obrazie nawiedzenia. Zabierzamy nasze parafie, ich duszpasterzy, rodziny, przyjaciół, wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Prosimy o łaskę zdrowia dla Wandy Dybał i błogosławieństwo dla całej rodziny, dla Marii Podwojskiej, dla księdza Adama. Prosimy o łaskę zdrowia, błogosławieństwo dla Marii i Marty i z rodziną z Kolbuszowej. Zdrowie dla Danuty Starosty, a także siostry Wiesławy Pietras. Modlimy się w intencjach rodziny Siódów, Szczerbowskich, Waszkiewiczów, Mateckich, Trerów. Powierzamy intencje Wielkiej Księgi Apelowej. Zawierzamy dobrodziejów Jasnej Góry, jej pracowników. Powierzamy Maryjo wszystkie dzieła, które tu na Jasnej Górze w ramach duszpasterstwa i posłania Jasnej Góry są spełniane. Zawierzamy także rycerstwo Orderu Jasnogórskiej Boga Rodzicy. Miłosierdziu Twemu i Twemu wejrzeniu oddajemy naszych drogich zmarłych, których imiona wypisaliśmy w wypominkach, których imiona nosimy wyryte w naszych sercach. Tych, których pragniemy jak najszybciej umieścić w pełni życia, w pełni szczęścia naszych drogich zmarłych. Rozważamy tajemnicę nawiedzenia świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jeszcze raz powierzamy Ci, Maryjo, Ojczyznę naszą, prosząc o bezpieczeństwo dla niej i o pomyślny rozwój. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Polski, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie.